Myślę, że komisja w dniu dzisiejszym miała niełatwe zadanie wyłonić te pierwsze, drugie, trzecie miejsca, ale udało się, także profesjonaliści potrafią to zrobić dobrze i tym razem też tak się stało. To nie podwłos, tylko tu są fachowcy, słyszą wszystko dobrze, także dziękuję Wam za wspólne kolędowanie, dziękuję tutaj właśnie uczniom ze szkoły podstawowej w Białce za te piękne kolędy, które w trakcie przerwy były wykonywane. Korzystając z chwili tutaj jeszcze, kiedy jestem przy mikrofonie, chciałbym jeszcze podziękować Pani Katarzynie Ostrowskiej, bo wcześniej nie wymieniłem. Tu też jest tutaj jej wkład, też zasługa w to przygotowanie dekoracji dzisiejszej. Jak również pokażcie się nasi kochani prowadzący, gdzie wy jesteście. Tak, już dziewczynki tam gdzie na końcu się ukryli. Pokażcie także tutaj. Także bardzo serdecznie dziękuję. O, Marcie. Machają ci co? Także Marcie. Marcie i Izie za prowadzenie dzisiejszego festiwalu. Dziękuję. Jak i również tutaj Patrycji i Kindze. Dyrektor w tej chwili już nie ma z niej lekcji, to tak mówi, ona uciekała. Patrycji i Kindze za obsługę tutaj techniczną. Wszystkim, którzy się w jakikolwiek sposób przyczynili, że ten przegląd kolęd przebiegł tak sprawnie, bardzo serdecznie dziękuję. Jak i również już z góry dziękuję wszystkim, którzy przyczynią się do tego, że ta sala będzie dzisiaj wyglądała tak, jak i przed dekoracją. Bo to też będzie tutaj wymagało troszeczkę wkładu wysiłku. Także tutaj na ręce Pani Hankiewicz, która to wszystkim kieruje, bardzo serdecznie jeszcze raz składam podziękowania i wszystkim, którzy tutaj technicznie się przyczynili do tego, że i ławeczki, i krzesła są przygotowane. Także bardzo serdecznie dziękuję. Jak i również zapytam Was, smaczny był poczęstunek? To jeszcze raz bardzo serdecznie i dziękuję Paniom na kuchni, na ręce Pani Szefowej Zofii Sawickiej. Serdecznie dziękuję, a w tej chwili już bardzo proszę Panią Przewodniczącą o dokonanie podsumowania drugiej części festiwalu. Kategoria soliści 4-6. Zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienia ponumerowaliśmy. I tak, pierwsze wyróżnienie otrzymuje Radosław Stefaniak ze wsi Żabików. Zapraszamy. Ja wiem, że to stres, słuchajcie, szczególnie w solo, ale i w zespołach się zdarzały pomyłki. Gratulujemy i zaczekaj tutaj do zdjęć. Duże brawa! To jest każdego wielka praca, ja to rozumiem, też z dziećmi pracuję. Drugie wyróżnienie otrzymuje Julia Us ze Szkoły Podstawowej w Białej. Zapraszamy. Dobrze. Trzecie miejsce zdobywa Wiktoria Zając ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Drugie miejsce Malwina Andrzejczyk ze Szkoły Podstawowej w Białce. I pierwsze miejsce Wiktoria Gmur ze Szkoły Podstawowej w Zabierzu. Bardzo dobrze dobrany repertuar do Twojego głosu. Dziękujemy, duże brawa! Zespoły.
kategoria 4-6. Zaczniemy od wyróżnień. Wyróżnienie zespół wokalny ze wsi Żabików. Zapraszamy. I wyróżnienie dla zespołu wokalnego ze Szkoły Podstawowej w Branicy Radzyńskiej. Duże brawa! Trzecie miejsce. No może wyróżnieniom dziękuję. Siadźcie już sami. Trzecie miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej w Brzostówcu. Duże brawa. Duże brawa! Drugie miejsce zapraszamy zespół ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Chcę powiedzieć, to może powiem, jak przyjdzie zespół na pierwsze miejsce i wtedy coś nie coś powiem. Zapraszam zespół ze Szkoły Podstawowej w Białce. Pierwsze miejsce. Odwracamy się, bo widownia patrzy, fotografowie fotografują. Duże brawa! Teraz mamy kategorię soliści 7-8. Soliści w kategorii 7-8. Też mieliśmy tu dylemat, czy dawać pierwsze miejsca, ale są i pierwsze, i drugie, żeby radość była. I jedna osoba, i druga osoba miała, że tak powiem, zanotowaną pomyłkę, więc tak tylko sygnalizuję, żebyście mieli świadomość tego. Ale mimo tych pomyłek staraliśmy się wyłuskać to, co było najlepsze u każdego z wykonawców. I tak, pierwsze miejsce zdobywa Jakub Gumur ze Szkoły Podstawowej w Białce. Jest? Zapraszamy. Ale jesteś wyśpiewany, kolego. Tutaj pan się zachwycał twoim głosem po linii męskiej. Ruchu kościelnego jak. Tak? Ruchu kościelnego zaciągnął. Chyba tak będzie. I drugie miejsce, też pięknie wyśpiewane, Julia Łazowska. Zapraszam. Ze Szkoły Podstawowej w Zabijeniu. Wyśpiewałaś Santa Baby dużo lepiej. Aczkolwiek mamy kolędy i pastorałki, to się wiąże, no nie wiem jak tam w regulaminie było, z naszym polskim obyczajem. Także to też lekkie zaważenie na miejscu. I mamy kategorię zespoły, też były dwa. Dziękujemy dziewczynki. Więc też pierwsze i drugie miejsce przydzielone.
pierwszego miejsca. Pierwsze miejsce zespół ze Szkoły Podstawowej w Żabikowie. Zapraszam. Mimo pomyłki delikatnej, pięknie na dwa głosy śpiewałyście. Młodzież doczekała. Ja osobiście bym już tej kategorii nie dzieliła, się do 8 gimnazjum bym połączyła. No ale macie pierwsze miejsce jako jedyny zespół w tej kategorii. Zapraszamy. I jako jedyny grający muzykę na żywo. Podziękowania dla pani Agnieszki Nurzyńskiej za ciężką pracę w dzisiejszej komisji. I podziękowania mam również dla pana Tomasza Szczygielskiego, również członka komisji, za ciężką pracę. Bardzo serdecznie dziękuję. Panie wójcie, dla pana również specjalne podziękowania za objęcie po raz kolejny już naszego festiwalu honorowym patronatem. Także bardzo serdecznie dziękuję. No i życzę dalszych naszych patronatów, naszych kolęd i pastoralnych. Dziękuję pięknie. Panie Mirku, nie wiem jak pan to zrobi, kto za pana zdjęcie, bo dla pana mam podziękowanie za długoletnią już współpracę. Bardzo serdecznie dziękuję za wieloletnią, owocną współpracę.
No, ja wiem, że to nie koniec. Zapraszam do dalszej, także serdeczne podziękowania dla pana również. Dziękuję bardzo komisji, dziękuję panu wójtowi, panu naszemu tutaj fotografowi. Także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I kochani, mamy jeszcze podziękowania dla nauczycieli, bez których pracy, ciężkiej pracy z uczniem nie byłoby dzisiejszego konkursu i tych sukcesów. I tak na razie może wyczytamy. Dla pani Doroty Kowalskiej, dla pana Zbigniewa Kani, dla pani Jolanty Odrzyguś, dla pana Dariusza Jurek, dla pana Piotra Skowrona, pani Anny Koczkodaj, pani Anny Struczyk, pani Iwony Koczkodaj, dla pani Mirosławy Dług, dla pani Małgorzaty Żmijewskiej, dla pana Jarosława Stefaniaka, dla pani Iwony Martyniuk, dla pani Magdaleny Witkowskiej, dla pani Marty Zając, dla pani Marty Skowron, dla pani Joanny Kawki, dla pani Teresy Grabowskiej, dla pani Agnieszki Kapczuk, dla pani Małgorzaty Łuba i dla pani Haliny Mironik. Bardzo proszę wszystkich nauczycieli tutaj do nas na wspólne zdjęcie i odebranie pamiątkowych dyplomów. Dziękuję. Już od razu nie chcę, żeby dalej było mi dzisiejszy szósty przegląd kolęd i pastorałek uważam za zamknięty.